Ja myślę, że to nie jest dobra droga, żeby organizować protest, bo nie ma powodów. Trzeba rozmawiać, ale trzeba też, i my rozmawiamy, oczywiście zachęcamy do dialogu. Ten dialog trwa zresztą, są spotkania, są rozmowy, są różne postulaty, które są możliwe do spełnienia i są takie, które na tym etapie nie są do spełnienia. Marzenia można mieć większe, nawet trzeba mieć większe marzenia, bo one powodują, że dążymy do czegoś jeszcze, czegoś większego, lepszego. Ale trzeba też się liczyć z realiami. No i nikt, kto chce stąpać po ziemi, nie może odlecieć w obłoki i powiedzieć, że chcemy, nie wiem, zarabiać 5 razy tyle, prawda? Czy nawet 2 razy tyle. To dzisiaj nie jest możliwe, ale związkowcy natomiast no, powinni sobie też to uświadomić, że taką właśnie mieliśmy, mamy sytuację. Nie było tych podwyżek, nie było modernizacji, nie było środków na ten cel, a teraz są. I warto, żeby związkowcy to docenili. Ja bardzo ich o to proszę i się do nich nieustannie o to zwracam. Prowadzimy rozmowy, jest dialog. Przecież nie ma czegoś takiego, żebyśmy nie rozmawiali, żebyśmy utwardzali stanowisko tak, żeby nie rozmawiać. Takiej postawy nie będzie z naszej strony, ze strony kierownictwa MSWiA. No ale żeby protestować, to trzeba wiedzieć przeciwko czemu i w jakim kontekście to się czyni. Ja zapraszam raczej do współudziału w tym, co dobre. Proponowałem związkowcom już dawno, znacznie wcześniej, żeby uznali ten sukces, bo to jest niewątpliwy sukces, jeżeli chodzi o podwyżki wynagrodzeń, modernizację służb, to za swój sukces. Ja powiedziałem, że chętnie się podzielimy tym sukcesem, bo to nie o to chodzi, kto ma zasługi, tylko chodzi o to, że mamy lepszy stan, zwiększa się dobro społeczne, prawda? I lepsza jest sytuacja w służbach. Więc bym wolał taką rozmowę niż protesty, bo od protestu pieniędzy nie przybywa, a od współpracy może przybywać dobrych rozwiązań, które są możliwe w ramach sytuacji budżetowej, która w danym roku występuje.